Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przeżywamy trzecią niedzielę Adwentu. Nazwana jest ona niedzielą Gaudete, a więc niedzielą radości. I myślę, że jest to temat niesamowicie ważny, dlatego że dzisiaj co jak co, ale radości nam troszeczkę brakuje. Swoją drogą cieszę się, że właśnie pierwsza moja katecheza, którą nagrywam na atelier, jest o radości. Może tak już zostanie ta radość do końca. I zobaczcie, ruch Gloriosa Trinità, ruch ewangelizacyjny, a tak naprawdę nie da się ewangelizować bez radości. Dlatego bardzo Was wszystkich zapraszam do podjęcia tego jakże ważnego tematu. Wysłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: coście wyszli obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Moi drodzy, dzisiejsza niedziela, niedziela radości, ale gdy wczytujemy się w tekst właśnie tej Ewangelii, wydaje się, że troszkę tej radości brakuje. Bo zobaczcie, widzimy Jana Chrzciciela w sytuacji dla niego bardzo trudnej, bo znajduje się w więzieniu, na pewno wszystkiego mu brakuje, niesamowicie cierpi i być może, że przewiduje już swoją męczeńską śmierć. I teraz zobaczcie, ten, który do tej pory był pewny, że wskazując na Jezusa, wskazuje na Mesjasza. Mówi: idźcie za Nim, to jest Baranek Boży. W pewnym momencie, pod wpływem cierpienia, pod wpływem przeciwności i zła, które go otaczało, zaczął wątpić. I wielu z nas mogłoby w tym momencie powiedzieć coś takiego: niedziela radości. Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Ale z czego mam się cieszyć? Jak w moim życiu ja widzę ogrom zła. W moim domu może jest alkohol, w pracy się nie układa, z dzieckiem są jakieś problemy. I zobaczcie, ludzie, gdy się spotykają, to przede wszystkim opowiadają o swoich trudnościach, o przeciwnościach, coś jest nie tak. Z czego mam się cieszyć? I moi drodzy, zobaczcie, gdy przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela do Jezusa i wyrażają to zwątpienie swojego mistrza, co robi Jezus? Jezus pokazuje, że w tej całej złej sytuacji, w której się znalazł Jan Chrzciciel, bo to prawda, że było mnóstwo zła tam, ale że tam też jest dobro. I mówi: idźcie do Jana Chrzciciela i powiedzcie, niech zwróci uwagę na to, że niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i tak dalej. Z Janie Chrzcicielu, to nie jest tak, że wszystko jest teraz źle. Nawet jeśli zło krzyczy w twoim życiu, nawet jeśli ci się wydaje, że ono triumfuje, to uważaj, bo jest ogromna siła dobra. I moi drodzy, dzisiaj w tą niedzielę, w niedzielę radości, Jezus chce w sposób szczególny powiedzieć nam wszystkim, że w twoim życiu też jest mnóstwo dobra.
I że siła tego dobra jest znacznie większa niż wszelkie przekleństwo zła. Zwróćcie uwagę na to, że gdybyśmy wzięli kubek, który byłby napełniony wodą do połowy, to jedna osoba patrząc na ten kubek mogłaby powiedzieć, że jest do połowy pusty. Ale ktoś inny powie, jest do połowy pełny. Czy patrzysz na to, co jest, w sensie na to dobro, czy to, czego brakuje? Czy bardziej wpatrujesz się w dobro, czy zło? I zobaczcie, cała Ewangelia, ona uczy nas spojrzenia na tego, który jest dobry. Nasza wspólnota, Gloriosa Trinita, tak bardzo podkreśla adorację Najświętszego Sakramentu. Dlaczego? Dlatego, że przychodzę, żeby wpatrywać się w tego, w którym nie ma nawet domieszki zła. On jest dobry, on jest źródłem dobroci, źródłem świętości. I człowiek, który zaczyna prawdziwie adorować Jezusa, to nie jest człowiek, w którego życiu nie ma problemów. Tylko to jest człowiek, który zmienia pewne proporcje. Bo zobaczcie, jeśli byśmy na szali, na wadze położyli całe zło tego świata z jednej strony, a z drugiej strony Eucharystię, to znaczy obecność Jezusa, Boga po trzykroć świętego, to ta szala będzie po stronie Jezusa. To znaczy, jeśli jesteś przed Nim na adoracji i przychodzisz z bólem, autentycznie z cierpieniem, gdy spojrzysz na Niego z wiarą, z miłością, wyjdziesz umocniony i powiesz, dobro jest większe, dobro zwycięża. Ja, moi drodzy, byłem pod ogromnym wrażeniem. Jakiś czas temu słyszałem świadectwo, którym podzielił się pan Lech Dokowicz i opowiadał o spotkaniu z pewnym kapłanem, który posługuje w Kanadzie. I tenże kapłan od 30 lat walczył z aborcją i organizował różnego rodzaju przemarsze. Blokowali ze swoją grupą, którą stworzył, kliniki aborcyjne. Pisali różne pisma do polityków i tak dalej. Mnóstwo sił, zaangażowania, wiele godzin temu poświęcali. I po tych 30 latach właśnie takiej pracy ten kapłan w pewnym momencie się załamał. Dlatego, że doszedł do wniosku, że nie ma żadnych owoców jego pracy. Że zło po prostu triumfuje. Jaki jest sens się wysilać? I wtedy w tej całej swojej rozpaczy klęknął przed Jezusem, przed Najświętszym Sakramentem i zaczął krzyczeć do Niego w tym swoim bólu, cierpieniu. Jezu, ja już tak dalej nie chcę. To nie ma sensu. I usłyszał, jak Jezus w sercu mówi do Niego: a powiedz mi, dlaczego Ty się nie modlisz? Dlaczego nie ma czasu na modlitwę? I oczywiście on mógłby się bronić, mówiąc, że zobacz, Jezu, ile zaangażowania, ile trzeba dokumentów wypełnić i tak dalej. Dlaczego się nie modlisz? I zrozumiał. Przeżył swoje nawrócenie i od tej pory zaczął działać inaczej. To znaczy, od tej pory w pobliżu klinik aborcyjnych wynajmowali lokal i w tym lokalu zaczęli organizować ze swoją wspólnotą adorację Najświętszego Sakramentu non-stop. Dzień i noc, 24 godziny na dobę, ktoś patruje się w Jezusa. A przy klinice aborcyjnej tylko dwie osoby z różańcem w ręku i te osoby modlą się za kobiety, które wchodzą, żeby zrozumiały, jak wielki jest dar życia, które otrzymały od Boga. Żeby ocaliły duszę swoją, swoich najbliższych, swoich mężów, partnerów i tak dalej. I po kilku latach takiej pracy okazuje się, że w Kanadzie zamknięto połowę klinik aborcyjnych. Więc, moi drodzy, zobaczcie, to nie jest tak, że nas do ewangelizacji zmotywuje zło, że zobaczymy, o, jest bardzo źle, coś trzeba z tym robić. Nie. Przykład, świadectwo tego kapłana nam pokazuje, że zło nas demotywuje, ręce nam opadają. Człowiek popada w depresję, nie chce mi się nic, nie dam rady. Tym, co nas motywuje, to jest doświadczenie Bożej miłości. Więc, moi drodzy, zakończę pewnym faktem, o którym kiedyś się dowiedziałem, że malutkie dziecko, niemowlę, do 3 miesięcy ma pewną wadę wzroku, która powoduje, że wzrok tego dziecka ogniskuje się na ściśle określonej odległości, a to jest
dokładnie 21 cm. I chodzi o to, że takie dziecko malutkie widzi dokładnie obiekt, który jest oddalony od tego dziecka o 21 cm, a wszystko inne jest rozmyte. I tak się składa, że ten dystans 21 cm to jest taki typowy dystans, który dzieli twarz dziecka od twarzy mamy w momencie karmienia. To znaczy w momencie karmienia to dziecko widzi doskonale twarz swojej mamy, a wszystko inne jest za niego rozmyte. I zobaczcie, w naszym życiu tak może być, że my jako te dzieci Boże będziemy widzieć doskonale twarz tego, który nas karmi, który daje nam to życie, który nas obdarowuje łaską każdego dnia. A wszystko inne będzie, ale będzie rozmyte, będzie gdzieś tam na dalszym planie. Ale może być też tak, że będziemy wiedzieć wszystko dookoła, tylko tego jednego, najważniejszego nie zobaczymy. Więc moi drodzy, dzisiaj chcę z całego serca życzyć sobie i wam, żebyśmy się zapatrzyli w Chrystusa i żeby On był źródłem naszej radości. Amen.